Marcin postanowił w kolejnych latach śledzić zmiany liczby liści na drzewie, które rośnie na podwórku. W pierwszym roku na drzewie rosło średnio 500 liści. Okazało się, że w każdym następnym roku liczba liści była o 40% większa niż w roku poprzednim. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą i niech f od n równa się liczbie liści w n tym roku, począwszy od początku badania Marcina. Wyrażenie na f od n definiuje pewien ciąg. Jakiego rodzaju ciąg jest określony przez f od n? No i tu mamy do wyboru, czy to jest ciąg arytmetyczny, czy geometryczny. I w zależności od tego, jak wygląda Twoja odpowiedź na powyższe pytanie, rekurencyjna definicja ciągu może mieć jedną z dwóch postaci. Ciąg arytmetyczny, geometryczny. No i musimy określić, ile wynoszą parametry a i b. No dobrze, więc zanim odpowiemy na to pytanie, zróbmy sobie może zróbmy taką tabelkę. Tu będzie n, tu będzie f od n, czyli tak, 1, 2, czyli pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok. I co my wiemy? Że w pierwszym roku było 500 liści. W drugim roku liczba liści była o 40% większa. Co to znaczy o 40% większa? To znaczy, czyli o 40% możemy inaczej zapisać 1,4 raza większa. No, jak coś wzrasta o 40%, oznacza, że jest 1,4 raza większe od poprzedniej wartości. Czyli tutaj będzie 500 razy 1,4, czyli to jest 5 razy 14, to jest 700. Czyli tutaj 700 i teraz ta reguła tutaj to jest, żeby przejść od jednego do drugiego, trzeba pomnożyć przez 1,4. No i w trzecim roku ma być o 40% większa niż w roku drugim, czyli 700 razy 1,4, czyli 1,4 razy 7. Prawda? Musimy pomnożyć. To jest 7 razy 7, 980. Czyli to jest 980, no i znowuż to jest razy 1,4. No i tak dalej, prawda? Znowuż razy 1,4. Czyli jaki to jest ciąg? No, to jest taki ciąg, w którym iloraz dwóch kolejnych wyrazów jest taki sam. Albo inaczej, każdy następny powstaje przez pomnożenie przez ustaloną liczbę. No i taką własność ma ciąg geometryczny. Czyli to jest ciąg geometryczny. No dobrze, i tutaj mamy rekurencyjne definicje ciągów arytmetycznego i geometrycznego. No geometryczny powstaje właśnie w ten sposób, że mamy dany pierwszy wyraz, mamy dany pewien współczynnik b i każdy następny wyraz powstaje przez pomnożenie przez ten współczynnik b pierwszy, poprzedniego wyrazu, f od n minus 1. No to właśnie my tutaj wszystko mamy, prawda? My już wiemy, że w pierwszym roku było 500, czyli ilość liści w pierwszym roku była 500 i ten B, czyli ten iloraz ciągu geometrycznego jest 1,4. No i może wróćmy tu i sprawdźmy nasze rozwiązanie, czy to jest ciąg geometryczny, A jest równe 500, a B jest równe 1,4. Zróbmy może jeszcze jeden przykład. Tomek dostał od rodziców w prezencie urodzinowym 100 zł. 100 zł. Tomek uwielbia gry planszowe, więc pod koniec każdego miesiąca wydawał 20 zł z kwoty, jaką dostał w prezencie, na kolejną grę. Tak długo, aż nie wydał wszystkich pieniędzy. Niech n będzie dodatnią liczbą całkowitą i niech f od n oznacza kwotę, która pozostała Tomkowi z urodzinowego prezentu w n tym miesiącu, gdzie n równe 1 oznacza miesiąc, w którym miał urodziny. Wyrażenie na f od n definiuje pewien ciąg. Jakiego rodzaju ciąg jest określony przez f od n, arytmetyczny lub geometryczny? I w zależności od tego, jaki to jest ciąg, musimy tutaj odpowiedni wzór wybrać i odpowiednie parametry podać. Może sobie zróbmy tutaj taki rysunek, może w ten sposób, że mamy tutaj oś czasu i tu będą miesiące.
I teraz tak, w pierwszym miesiącu tu Tomek ma urodziny. I teraz tak, więc pod koniec każdego miesiąca wydawał 20 zł, prawda? Czyli tu jest pod koniec, czyli tu wydaje 20 zł, tu wydaje 20 zł, tu wydaje 20 zł i tak dalej, prawda? Aż mu pozostało, aż mu nic nie pozostało. I teraz jakie jest pytanie? F od N oznacza kwotę, która pozostała Tomkowi z urodzinowego prezentu w N tym miesiącu. Czyli tak. N, F od N. Czyli w N pierwszy miesiąc to jest ten miesiąc, powiedzmy liczymy tutaj początek miesiąca czy środek, w każdym razie w pierwszym miesiącu miał 100, tyle ile dostał. Tak? No w drugim miesiącu wiemy tutaj wydał 20, prawda? Czyli to jest punkt, kiedy liczba jego w tych zaznaczonych punktach wydaje, kupuje te gry planszowe, tak? Czyli wydał 20, czyli zostało mu 80, prawda? Przy czym reguła tutaj jest minus 20. No, potem idzie trzeci miesiąc, czwarty, piąty. No i co? Tutaj znowuż wydaje 20, czyli zostaje mu 60, potem znowuż wydaje 20 i potem znowu wydaje 20, prawda? Czyli tu jest tak, minus 20, minus 20, no i potem już mu nic nie zostanie, prawda, w ostatnim miesiącu. Czyli widzimy, że to jest taki ciąg, że każdy następny wyraz powstaje przez odjęcie ustalonej liczby, czy też dodanie, w tym wypadku dodanie minus 20, czy też po prostu odjęcie 20 od wyrazu poprzedniego. Taki ciąg to jest ciąg arytmetyczny. Ciąg arytmetyczny, wobec tego jesteśmy w tej sytuacji, no i musimy wybrać te parametry, prawda? A to jest początkowy, pierwszy wyraz. No pierwszy wyraz to jest 100, wiemy, że miał 100, no i potem następny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego, prawda, pewnej ustalonej liczby b. No u nas ta liczba b to jest ile? No widzimy, że u nas każdy następny wyraz powstaje przez dodanie minus 20, prawda, czy też odjęcie 20, czyli tu b jest minus 20. No i sprawdźmy sobie tutaj, czyli to jest ciąg arytmetyczny, a jest 100, a b jest minus 20. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.